W moim życiu ja traktuję finanse jako narzędzie, jako dźwignię, którą po prostu wybieram wpływ na to, co się dzieje wokół mnie, na społeczeństwo, na to, co my jako Kościół możemy przez te pieniądze robić. Także dla mnie to jest narzędzie, którym możemy wybierać wpływ na otaczające nas środowisko. Nie słychać! Na otaczające nas środowisko. Także też w tym temacie jakby zawiera się też temat dziesięciny i tego, co my przynosimy do Królestwa. Jakby też moim zdaniem temat na przykład 10% to jest dla mnie coś w rodzaju napiwku, który my przynosimy tutaj. Także to jest jakby mała część, także moim zdaniem nasze finanse powinny być jakby w całości zaangażowane w to, co my robimy w Królestwie i 10% to jest po prostu no, coś śmiesznego moim zdaniem. Jakby też pieniądze są też pewnym rodzajem dla mnie testem jakby mojej wiary i tego, w którą stronę idę, jakby się rozwijam. Na początku, jak zaczynałem moją przygodę z Bogiem, to gdy zakładałem po raz swoją firmę na początku jakby startu, mój biznes mnie w ogóle nie szedł. Nie potrafiłem sobie jakby poradzić z jej rozwojem, z tematem finansów, ale w pewnym czasie zrozumiałem, że nabrałem takiego przekonania, że przecież pieniądze są mi dane, że ja muszę to traktować jako właśnie to narzędzie i zacząłem żyć z przekonaniem człowieka, który ma te pieniądze. Nie miałem ich jeszcze fizycznie, ale już w głowie zacząłem myśleć o sobie jako człowieku bogatym i może przez pierwszy miesiąc nie widziałem tego, ale po pierwszym, drugim miesiącu zaczęły do mnie napływać te finanse w ponadnaturalny sposób, także myślę, że to jest do wzięcia dla każdego. Dla mnie jest istotną rzeczą, żeby ludzie słyszeli te rzeczy w bardzo prosty, jasny sposób, wiecie? Ja Bartka o to poprosiłem, teraz Bartek jest taką jedną z takich postaci, którego nie dotknęła religia w ogóle. Nigdy nie miał do czynienia z religią w ogóle, wiecie, z żadną. To jest w ogóle no, ciekawe produkty w ogóle, wiecie, takie naprawdę. Ja wiem, że dzisiaj coraz więcej ludzi w ogóle wychodzi takich w naszych krajach. Nigdy nie mieli w ogóle kontaktu z religią. I wiecie, co jest piękne w tym wszystkim? Że branie rzeczy w prosty sposób właśnie, bo to religia powoduje, że my komplikujemy zjawiska różne. Dzisiaj będzie jeszcze jedno później świadectwo właśnie. Ta pani, która tam weszła, będzie później składała takie świadectwa, ale to później, nie teraz. Na temat finansów. Zbierzemy pieniądze, ktoś może wziąć tam, gdzie tam jest posadzony koszyk, czy tam tu jest koszyk. Weźmiesz przedmiot, czy tam sam na. Chodzi o to, że tak jak Bartek powiedział, one są narzędzia. I my musimy używać pieniędzy, tak jak się używa każdego innego daru. I teraz, jeżeli jest taka zasada w fizjologii, że narząd nieużywany zanika. Rozumiecie, o co chodzi? Jak darów używasz prawidłowo, to one w pewnym momencie, te dary, tak, one słabną. I znowu trzeba zacząć używać, żeby one zaczęły działać. Dokładnie jest to samo z pieniędzmi. Pieniędzy trzeba używać w Królestwie, używać, obracać nimi. Niektórzy myślą, że chodzi o to, żeby zgromadzić, jak ja zgromadzę, to będę dawał. No nie chodzi o to, że ty masz zgromadzić. To chodzi o to, żebyś był kołem zamachowym finansów. Rozumiesz? Ty musisz obracać pieniędzmi. Kiedy zaczniesz obracać pieniędzmi, to te pieniądze płyną do ciebie. One przepływają przez ciebie. Ty dajesz i znowu coraz więcej zdobywasz. To tak działa. Rozumiesz? I sobie korzystasz z tych pieniędzy. To jest niesamowite. Uruchamiasz maszynę pewną. I żyjesz szczęśliwie, wiesz. To jest w ogóle to. To tak to funkcjonuje, kochani. Możemy wpłacać pieniądze na konto, jeżeli tylko chcecie w ten sposób, także to jak sobie życzycie, kochani, byle walić kasę w Królestwo. To jest istotą rzeczy. Kochani, ja mam taką sprawę teraz, ja chcę...